Istotna rozmowa w faktach RMF FM. 12:02, czas na specjalne wydanie rozmowy w RMF FM. Głos ma Krzysztof Berenta, dzień dobry, witamy twojego gościa. Dzień dobry, naszym gościem Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, profesor, doktor habilitowany, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaczom od razu wyjaśnię, zapowiadaliśmy, że pierwotnie naszym gościem miał być ksiądz Wojciech Stasiewicz prosto z Charkowa, ale nasilenie działań wojennych tam w Charkowie nam tę rozmowę uniemożliwiło i o tym nasileniu właśnie teraz porozmawiamy. Panie generale, widać nasilenie takiego bestialstwa ze strony rosyjskich Rosjan, nasilenie ataków na ludność cywilną. Dlaczego? No po pierwsze, ze względu na to, że nie udało się zrealizować celów tej operacji w tempie błyskawicznym, zdecydowanie wszystko wskazuje na to, że taki był plan, szybkie dojście do Kijowa, zamiana władz na sprzyjające Moskwie. Opór społeczeństwa, nie tylko opór wojsk ukraińskich, ale ta determinacja społeczeństwa Ukrainy spowodowała ogromną złość w szeregach Federacji Rosyjskiej, ale także zdecydowanie się na to, czego nie było w pierwszym etapie, czyli na masowe bombardowania, ostrzeliwania ludności cywilnej, rejonów zamieszkałych. To ma w moim przekonaniu przede wszystkim przerażać, to ma przestraszyć, to ma spowodować, że społeczeństwo Ukrainy, także siły zbrojne Ukrainy spasują, że przejdą do normalnego funkcjonowania. A powie pan, panie generale, Rosjanie przegrywają, czy to jeszcze za wcześnie na takie stwierdzenie? Nie. Rosjanie w tej operacji z wojskowego punktu widzenia ani nie przegrywają, ani nie wygrywają. Przegraną można nazwać to, że nie udało im się zrealizować w zaplanowanym czasie celów operacji. I to jest przegrana oczywiście. Przegrana jest to, że ta operacja nie posuwa się do przodu, a widać wyraźnie, że taki zamiar był. Stojące kolumny, szczególnie ta kolumna logistyczna, no pewien marazm, chaos w szeregach rosyjskich, to jest przegrana. Natomiast jeżeli popatrzymy na mapę, w jaki sposób jest realizowany kolejny etap tej wojny, no to raczej to wszystko wskazuje na stabilizację sytuacji. Raz są bardziej progresywni i bardziej ofensywni Ukraińcy, raz Rosjanie, ale raczej ja oceniam to jako sytuację patową pomiędzy stronami. I o tym porozmawiamy w ciągu dalszej naszej rozmowy. Zapraszam już teraz do naszego redy internetowego RMF24, ale także na stronę internetową rmf24.pl, a także na nasze media społecznościowe Facebook i Twitter już teraz. Bardzo dziękuję. Panie generale, to kontynuując, myśli pan, że Rosjanie wiedzą już, że nie wygrają tak jak chcieli, że nie podbiją Kijowa, nie przejmą tak gładko władzy i kontroli nad całym krajem, nie podporządkują sobie, no ewentualnie zdobędą może centrum Kijowa, no ale nie podporządkują całej ludności, będą mieli partyzantkę? Tego jeszcze nie wiedzą, z tego jeszcze nie zrezygnowali. Wiedzą już z całą pewnością, że nie uda im się przekonać do siebie Ukrainy. Ta operacja nie miała na celu zdruzgotać, nie miała na celu zniszczyć, nie miała na celu masowego zabijania. Ukraina chce stworzyć, Rosja chce stworzyć imperium, współdziałając, pracując razem z Ukrainą. Ukraina miała budować razem z Rosją imperium. I to się nie udało. To jest wielka przegrana i z całą pewnością w Moskwie, na Kremlu już o tym dobrze wiedzą. W związku z powyższym zdecydowali się na tym etapie na właśnie na pokonanie, już nie przekonanie, bo na przekonanie nie ma szans, na pokonanie Ukrainy i na panowanie. Sądzę, że jest to niemożliwe z punktu widzenia terytorium, dużego terytorium Ukrainy i sił, które posiadają Rosjanie. Musieliby tu użyć całej swojej armii, która pewnie przez lata dostałaby zadanie na pilnowanie porządków i obywateli Ukrainy. To jest nierealne. Natomiast za wszelką cenę Władimir Putin będzie dążył jeszcze długo do zrealizowania swoich celów. Za tym przemawiają te działania, które on podejmuje, również te przygotowania, które są widoczne na teatrze wojennym. Widać, że już nikt nie myśli tam o błyskawicznym przejmowaniu czy bardzo szybkim przejmowaniu terytorium Ukrainy. Budują okopy, umacniają się, dają sobie czas na wzmocnienia nie tylko logistyczne, na wzmocnienia operacyjne. Także widać, że decydują się na dłuższe operowanie w Ukrainie. To jaki konkretnie cel ma teraz Władimir Putin? Jaki cel ma rosyjskie wojsko?
Cel maksimum jest taki sam. Ukraina jako część Federacji Rosyjskiej, Ukraina, która będzie realizowała cele Moskwy. To jest cel max. Cel minimum to jest Ukraina bez Krymu, bez Donbasu, w granicach z roku 2014, czyli również stanowiące około 60% Donbasu, częścią przez te ostatnich 8 lat zajmowaną przez Ukrainę. No i demobilizacja zupełna, czyli Ukraina bez sił militarnych. To jest coś, co z całą pewnością nie może być zaakceptowane przez Ukrainę. Szczególnie to, co pozbawiałoby ją jakichkolwiek zdolności obronnych w przyszłości, bo nie można zawierzyć ani Putinowi, ani komukolwiek z Federacji Rosyjskiej. Generalnie w polityce w takiej sytuacji nikt by nikomu nie zawierzył, ponieważ bezbronna Ukraina to jest łatwa Ukraina do pokonania w każdej sytuacji. W związku z powyższym to, co nas prawdopodobnie czeka, my wszyscy trochę gdybamy, bo nikt z nas nie jest w głowie Władimira Putina. Natomiast posługujemy się tym, co jest możliwe. Wypowiedzi, badania statystyczne, zachowania w Ukrainie, wojsk rosyjskich, rozmowy międzynarodowe. I to wszystko razem złożone do kupy, analiza tego wszystkiego pokazuje, że czeka nas, jeżeli nie stanie się nic nadzwyczajnego, tu liczę na interwencję Chin, na zdecydowaną interwencję, bardziej jeszcze zdecydowaną Stanów Zjednoczonych. Jeżeli to nie nastąpi, to będzie trwało dociskanie sankcjami Władimira Putina i przedłużanie tej operacji. Rosja będzie słabła, ale stwarza to pewne zagrożenie dla Europy szczególnie, bo nieobliczalny Putin może różnie zareagować. A czy pana zdaniem taki cel jak podbicie Ukrainy przez Rosję jest w ogóle realny? No bo już widzimy, że nie wydarzy się to, co wydarzyło się 8 lat temu, czyli Putin nie weźmie tak łatwo całej Ukrainy, jak wziął Krym. O Krym za bardzo nikt nie walczył, tak? On został oddany, oczywiście społeczność międzynarodowa tego nie akceptuje, ale militarnie wzięli jak swoje niemalże, tak? Nie było tam zaciętych walk. Teraz walki są zacięte. Czy to nie jest tak, że trochę, jeżeli nawet uda się zająć Kijów Putinowi, to to będzie wyglądało trochę tak, jak wygląda Kabul, czy tak, jak wyglądał Bagdad, tak? Jedna zielona dzielnica rządowa kontrolowana przez najeźdźce, a reszta kraju, reszta miasta kompletnie niezależna byłaby od Rosjan i ciągła partyzantka, gdy tylko ktoś w rosyjskim mundurze wyjdzie poza miasto, to zapewne zginie? Chyba to nie jest Kabul, to jest inna sytuacja i żadnego scenariusza nigdy nie należy wykluczać. Trzeba dość ostrożnie podchodzić do przewidywania, co może nastąpić. Tutaj jedną rzecz podkreślę. Wiele zależy nie tylko od determinacji, bo ta jest po stronie ukraińskiej, społeczeństwa i armii ukraińskiej, ale bardzo dużo zależy od tego, jak będzie działał Zachód, ponieważ nie ujawnię żadnej tajemnicy, na Kremlu to dobrze wiedzą, bo mają też swoje rozpoznanie. Gdyby nie pomoc Zachodu, szczególnie Stanów Zjednoczonych, ta sytuacja na Ukrainie nie byłaby taka łatwa. Dzisiaj to już są dane jawne. Jeżeli popatrzymy na liczby, na tysiące javelinów, taktycznych systemów przeciwlotniczych, karabinów, które idą, te, które już poszły, helikopterów nawet. I jeżeli popatrzymy, że teraz za chwilę za 800 milionów dolarów otrzymają Ukraińcy wsparcie bardzo konkretne i właśnie takie, jakiego potrzebują od Amerykanów. To jest problem ważny. Amerykanie, ale nie tylko Amerykanie, bo przecież Niemcy, Polacy, Francuzi, wiele państw się na to składa. Za chwilę otrzymają system. Mamy chwilowe problemy techniczne. Panie generale, słyszymy się, bo coś nam przerwało? Tak, walczymy już, szanowni państwo, teraz walczymy technologicznie, gdyż albowiem zerwało nam na chwilę połączenie z panem generałem. Rozmawiamy o tym, co tak na dobrą sprawę dzieje się w tej chwili na wschodzie. Już słyszę, że mamy połączenie, generał Bogusław Pacek razem z nami. To panie generale, mówił pan o tym, w sumie odpowiadał pan na pytanie, dlaczego Ukraińcom tak dobrze idzie, bo mają wsparcie Zachodu, realne. Tak, to nie możemy tak. Oczywiście wszyscy powtarzamy za Władimirem Zełenskim i to jest potrzebne Ukraińcom i róbmy to, bo ta wola walki jest potrzebna i wsparcie, które okazują, jest potrzebne. Robimy dokładnie to, czego potrzebuje Ukraina. Opiekujemy się ich dziećmi, opiekujemy się ich rodzinami, bo to jest ogromnie ważne dla woli walki też. I wspomagamy jednak w sposób bardzo istotny. Bez tej pomocy
Rosjanom byłoby dużo łatwiej pokonać Ukrainę. W związku z powyższym wiele jest w rękach innych państw. Dużo zależy też od tego, jak się za chwilę zachowają Chiny. Chińska Republika Ludowa, która pierwotnie wydawała się największym beneficjentem tej wojny, ponieważ czekają ją tanie surowce energetyczne, gaz i ropa rosyjska, ale jednak to nie do końca się wpisuje w oczekiwania Chin. Chiny widzą, że będą także traciły gospodarczo na tej wojnie, że to nie jest rzecz taka prosta i dzisiaj być może Chiny się włączą w wyhamowanie Rosji. Stanowisko Chin będzie bardzo istotne dla Putina. No, Chiny mogą teraz zrobić sobie z Rosji takiego trochę wasala, tak na dobrą sprawę. Próbują przecież przejąć cały czas wpływy coraz większe, rozszerzać w Rosji. To kiedy Rosja jest odcięta od Zachodu, to dla Chin to akurat bardzo wygodna sytuacja. Tak, to prawda. Tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że Europa, Unia Europejska za chwilę odetnie się od surowców energetycznych. To by oznaczało, że praktycznie to jest koniec Rosji i może liczyć tylko na Chiny, nie tylko na sprzedaż surowców, ale na przepływy, na transfery, na systemy finansowe. Ostatnią bardzo ważną taką dawką tlenu dla Rosji to jest sprzedawanie tych surowców energetycznych do Europy, które wciąż są sprzedawane. No i handel, on do końca nie umarł. Wiele wskazuje na to, że Rosja pod koniec tego roku może przeżyć zadyszkę zmierzającą do bankructwa. To byłby dramat dla Rosji. Ja tego dramatu się obawiam, ale nie w trosce o Federację Rosyjską, a w trosce o Europę i świat, ponieważ zagoniony szczur do kąta, który nie widzi żadnego wyjścia, często skacze do gardła. Naszym gościem jest Bogusław Pacek. Panie generale, panie profesorze, co pan myśli o pomyśle polskich władz, żeby wysłać do Ukrainy wojskową misję stabilizacyjną? Może ONZ-owską, może NATO-wską? Misja taka jest jak najbardziej wskazana, ale dopiero w momencie, kiedy będą ku temu warunki. Dzisiaj o takiej misji oczywiście nie może być mowy ze względów, które wszyscy znamy. Po pierwsze, NATO musiałoby się wyrwać przed ONZ. Mandat ONZ-u jest niemożliwy. Już parę razy to przerabialiśmy, między innymi w Iraku. To nie jest rzecz prosta. W związku z powyższym, powiedzmy sobie szczerze, dopóki będzie trwała wojna, dopóki będą bombardowania, raczej o takiej misji nie ma mowy, a jeżeli już, to nazwijmy ją po imieniu i powiedzmy sobie szczerze, że optujemy za włączeniem się państw NATO do wojny z Rosją. Jeżeli mówimy o misji, to ona jest możliwa i taka propozycja jest dobra i należy składać takie propozycje, ale jako gotowość NATO do utrzymania pokoju, gdyby doszło do chociażby chwilowego rozejmu, gdyby Rosja zdecydowała się na rozmowy i na zaniechanie walk, na zaniechanie wojny. Wtedy jak najszybciej będą potrzebne siły, być może nie tylko typowo ONZ-owskie, pilnujące pokoju, a bardzo często świeżego powietrza, a będzie potrzebna firma taka, raczej ja bym nazwał operacja stabilizacyjna, która będzie w stanie zagwarantować stabilizację w Ukrainie, czyli nie dopuścić do ponownego rozpalenia się ognia wojny. Wyobraża pan sobie to, że Ukraina wygra bez pomocy fizycznej wojsk, na przykład zachodnich? Czy Ukraińcy sami będą w stanie wygrać z Rosjanami bez na przykład naszych żołnierzy, bez żołnierzy niemieckich, amerykańskich? Bez żołnierzy tak. Ukraina nie walczy w tej wojnie sama. Rozumiem, że pan ma na myśli ten element militarny, który obserwujemy tak w Ukrainie. Ukraińcy mają wciąż przewagę liczebną na teatrze tej wojny w stosunku do użytych żołnierzy rosyjskich. A jak widać ze stosowanych środków pola walki, też nie możemy powiedzieć, że nie mają czym walczyć. Nawiązuje to do wspomnianego już wspierania przez państwa zachodnie. Więc Ukraina nie walczy sama. Mam na myśli sankcje, mam na myśli działania polityczne, mam na myśli działania dyplomatyczne i mam na myśli działania gospodarcze. Dzisiaj gospodarką walczy się często bardziej skutecznie niż czołgami i efekty takie jak sankcje wielokrotnie miały większy wpływ na decyzje liderów państw niż bombardowania samolotów. Czyli mówiąc wprost, żeby pokonać Putina, my nie musimy iść na wojnę. Wystarczy, że będziemy nakładać sankcje na Rosję, wysyłać Ukraińcom sprzęt wojskowy, pewnie wspierać jako Zachód ich także wywiadowczo. Powinniśmy bardzo być ostrożni w szermowaniu haseł i wymachiwaniu
chorągiewką wojenną, nie ze względu na asekurację. Jestem już cywilem, ale w sercu wciąż żołnierzem i daleko mi do asekuracji. Tylko przemawiać musi przez nasz rozsądek. Jestem przekonany, że niczego tak bardzo dzisiaj nie potrzeba Putinowi, jak właśnie pretekstu przed narodem, przed Rosjanami, ale także przed światem, do tego, żeby uderzyć jeszcze gdzie indziej, żeby wytłumaczyć, uzasadnić swoją dalszą agresję. Widać, że władze Rosji, nie tylko Władimir Putin, są zdeterminowane i także, powiedzmy co sobie bardzo szczerze, cieszą się wciąż znacznym poparciem społeczeństwa Rosjan. To poparcie będzie malało, Rosjanie będą dojrzewali, ale do tego trzeba miesięcy, a być może więcej niż tylko miesięcy, a nie dni i tygodni. Ta wojna trwa już 24 dni, ta odsłona tej wojny. No i w wielu polskich domach pada pewnie pytanie, czy Putin zaatakuje Polskę, jak pan myśli, jako ten cywil, ale z sercem żołnierza. Zawsze uważałem, że Rosji nie należy się bać, nie należy panikować, ale należy się jej obawiać. W związku z powyższym obawy są uzasadnione w Federacji Rosyjskiej. Pisze się o tym, że Polska może być kolejnym celem. Gdybyśmy rozpatrywali interes rosyjski, czyli to, co jest najważniejsze we wszystkich działaniach państw, to Rosja nie ma żadnego powodu do tego, żeby uderzać na Polskę. Bardziej zagrożonymi państwami są zdecydowanie te, które będą służyły albo które mogą służyć Rosji do budowania imperium. I tutaj eksperci słusznie wymieniają przede wszystkim Mołdawię i Gruzję. One zresztą były głośno wypowiadane wielokrotnie przez różnych liderów Federacji Rosyjskiej. Rosja mogłaby uderzyć na Polskę tylko wtedy, gdyby chciała zastraszyć NATO albo rozpocząć wojnę z NATO. I w tym momencie rzeczywiście tak jest. Prawdą jest, że denerwujemy Rosjan od długiego czasu, wcześniej, prawda, pomnikami zdejmowanymi komunistycznymi z poprzedniej epoki, z okresu II wojny światowej, różnymi wypowiedziami. To jest wszystko prawda, że zwracamy na siebie uwagę. Ale to jest pewien ton polityki, to jest pewien ton dyplomacji także i ja nie przesadzałbym tutaj z jakimiś bardzo ważnymi celami, dla których Rosja chciałaby uderzyć na Polskę. Dzisiaj Rosji byłoby nie po drodze, że tak powiem, z głównymi celami, które realizuje uderzenie w NATO. To nie jest ten moment. Ten moment mógł nastąpić, gdyby operacja zakończyła się błyskawicznie, gdyby Rosja przeszła na Mołdawię czy Gruzję i gdyby gdzieś zaoponowała którakolwiek ze stron na zewnątrz, czyli NATO. Tak się nie stało. Dzisiaj Rosja jest osłabiona i to, co jest możliwe, to tylko jakiś akt desperacji. Czyli Rosja przyciśnięta tak bardzo do muru, tak bardzo, że tak powiem, zapędzona w ten róg, że w ramach desperacji i w ramach odwetu używa jakiejś groźnej broni. O tym mówi doktryna rosyjska. Doktryna rosyjska mówi, militarna, mówi o tym, że Rosja, przegrywając jakikolwiek konflikt, nawet konwencjonalny, gwarantuje sobie prawo do użycia broni jądrowej, która zagwarantowałoby to, żeby Rosja jednak nie została pokonana. Tak na dobrą sprawę myślę, że Polacy irytują Rosjan od 1610 roku, kiedy jako jedyni zajęliśmy Kreml. Podejrzewam i cały czas to siedzi w Rosjanach i w ich państwie. To się przebija w różnych elementach tych ich patriotycznych. Nie chcę za daleko iść w gdybologię, ale to jest też pytanie, które się często pojawia. Gdyby doszło do jakiegoś konfliktu, gdyby próbowali nas najechać, my jesteśmy gotowi się bronić w tym momencie? Tak, Polska jest gotowa bronić się z całą pewnością. My oczywiście nie jesteśmy potęgą, nie jesteśmy państwem nuklearnym, nie jesteśmy mocarstwem, ale posiadamy znaczne siły zbrojne w Europie i nie ma powodu do załamywania rąk. Mamy też dobrze nastawione społeczeństwo w sensie zdolności obronnych i ja uważam, że Rosjanie sobie zdają z tego sprawę i między innymi to jest także jeden z powodów, dla których pewnie długo by się zastanawiali, zanim uczyniliby to. Mamy lepsze i słabsze, że tak powiem, strony tej naszej obronności, co jest rzeczą oczywistą. Przez długie lata mówiliśmy o tym głośno, ale Polska się modernizuje, Polska jest coraz silniejsza i to, co jest ważne, ten klimat międzynarodowy sprzyja gotowości innych państw do udziału w ewentualnej
obronie wschodniej flanki tej części Europy. Dzisiaj państwa zdają sobie sprawę, jak nigdy po wojnie, że jeżeli Rosja zaatakuje Polskę i gdyby skutecznie rzeczywiście chciała ją tu pokonać, to te państwa, które są dalej na zachód od Wisły, muszą się liczyć z tym, że będą kolejne. I to powoduje ich gotowość do ewentualnego działania. A jakie wnioski dla naszej obronności, dla przygotowania naszej obronności płyną z tych 24 dni wojny w Ukrainie? Co powinniśmy zmienić, co zmodyfikować, co szybko powinniśmy wzmocnić? Wiele tych wniosków należy wyciągać i to jest słuszne. Zarówno trzeba się przyglądać stronie ukraińskiej, brać to, co dobrego robią Ukraińcy, ale trzeba też patrzeć, i nie bójmy się tego słowa, na błędy popełniane przez Rosjan i na te elementy, które powodują, że Rosjanie ugrzęźli, że Rosjanie no jednak całościowo nie wygrywają. Nawet jeżeli oceniam to położenie wojsk jako patowe, remisowe, no to generalnie jest to przegrana operacja dla Rosji, bo nie zrealizowała swoich celów. Z tego też wyciągajmy wnioski. Jeden z najważniejszych wniosków, który płynie dla Polski, to jest konieczność działania systemowego i konieczność sprawdzania systemu obronnego bez zapewnień, że nie oddamy nawet ostatniego guzika przy płaszczu munduru czy przy mundurze. To już znamy z polskiej historii. Dzisiaj mam nadzieję, że tak by nie było, ale nie jestem już kilka lat w armii i to, co o czym wiedzą polscy generałowie, to, co wie, o czym wiedzą nasi ministrowie, Polsce potrzebna jest nie tylko ilość, nie tylko liczby, duże liczby w postaci żołnierzy, potrzebna jest jakość. Tej jakości zabrakło Rosjanom. Zabrakło im na przykład paliwa. W związku z powyższym trzeba wiedzieć dokładnie, jak wyglądałby pierwszy, drugi, trzeci, piąty dzień operacji. To jest kwestia nie tylko wojska. Trzeba wiedzieć, jak gotowe jest państwo z zapasami, z transportem, z płynnością dróg, z mostami, z wieloma różnymi kwestiami. Nie o wszystkim można myśleć teraz, nagle, gdy obawiamy się tego zagrożenia, ale wiele elementów można zawsze udoskonalić. I to jest coś, co jest ogromnie istotne. Jakość armii. I chyba jeden z najważniejszych wniosków taki, że hart ducha jest jedną z najpotężniejszych broni, mam wrażenie, bo to pokazuje sytuacja na Ukrainie. Panie generale, zostały nam 2 minuty i takie proste pytanie. Pana zdaniem, z pana doświadczenia, jak to wszystko się skończy? Trudno gdybać. Tu już bym musiał pójść w totalną gdybologię, bo sytuacja jest na tyle trudna, że decyduje o tym nie jakaś racjonalna przesłanka, jedna, druga czy piąta. To inaczej, to zapytam w ten sposób. Sam pan powiedział, że w doktrynie wojennej Rosjanie mają zapisane, że w razie już, jak będą na granicy porażki, to sobie rezerwują prawo do użycia broni jądrowej. Wiadomo, że nie możemy do tego dopuścić, bo konsekwencje byłyby tego straszne. Czyli jak rozumiem, jeżeli naszym celem jest, naszym jako Zachodu, pokonanie Rosjan, to trzeba im też pozwolić w pewien sposób wyjść z tego z twarzą, żeby nie naciskali tego czerwonego guzika, czy jakikolwiek on ma kolor. To jak to zakończyć w taki sposób, żeby oni wyszli, dali nam spokój i za 5 lat znowu nie zaatakowali? Po pierwsze, trzeba się liczyć z tym, że Federacja Rosyjska nie wyjdzie, nie zdecyduje się, przynajmniej przy tej ekipie i przy Władimirze Putinie, nie wyjdzie z Ukrainy zupełnie pokonana, bo jeżeli tak miałoby być, to będzie trwała, a będzie miała siły i wsparcie, państwo jest duże, potencjał jest ogromny i to dociskanie sankcjami też się stanie problematyczne za pół roku czy za rok, bo my też wszyscy będziemy na tym tracić. Już Niemcy zaczynają kombinować coś, prawda? Bo to jaki powinien być nasz cel? Znieść Kreml? Najważniejszy scenariusz, który przewiduję, i to nie będzie aż takie duże gdybanie, to są pewne ustępstwa. Być może one będą dotyczyły, nie chcę urazić Ukraińców, ale rozmawiamy trochę teoretycznie. Sądzę, że pewne ustępstwa dotyczące na przykład Krymu czy części Donbasu jako samodzielnie i niestety widzę, kończy nam się. Oj, jesteśmy, panie generale? Proszę kontynuować. Jestem. Będzie trudne. Władimir Putin będzie chciał coś ugrać. Problem polega na tym, żeby nie ugrał to, co za bardzo uderzy w Ukrainę. W grę wchodzi Krym i w grę wchodzi część Donbasu. Natomiast najważniejszy problem to jest przekonać go, że nie ma mowy o demilitaryzacji Ukrainy.
Nie brzmi to jak bardzo optymistyczny wniosek, tak na dobrą sprawę. Myśli pan, że Rosjanie się i Ukraińcy się zgodzą na coś takiego, żeby oddać kawałek na przykład Krymu i mieć pokój? Dzisiaj nie wchodzi to w grę w ogóle. Ja rozumiem i prezydenta Ukrainy Żeleńskiego i Ukraińców. Powiedziałem, co byłoby możliwe z punktu widzenia Rosji, gdyby ta Rosja dociskana słabła i zdecydowała, że no, okrzykniemy tutaj jakiś mały sukces, odczepimy się od Ukrainy, ona nie będzie w NATO, i tak nie jest, i nie zanosi się, długo jeszcze nie zanosiło się, żeby była, no i będziemy z tym jakoś żyli. Czas być może i sądzę, że będzie działał na korzyść Ukrainy. Natomiast pełne upieranie się i słuszne oczywiście, bo Ukraińcy mają do tego prawo, że zero rozmów o Ukrainie, zero rozmów o Donbasie i zero rozmów o NATO jeszcze i o demilitaryzacji nie doprowadzi do zakończenia tej wojny. To ostatnia kwestia. Jak Ukraińcy, jak my, jak Zachód mamy sobie dać gwarancję, mamy zdobyć tę gwarancję, że Putin za 5 lat znowu nie zaatakuje, nie spróbuje znowu pójść na Kijów, nie spróbuje ruszyć na Warszawę, może na Wilno, może na Rygę, może na Tallin? No, te gwarancje musimy sami sobie dać, ponieważ przez szereg lat wiele państw europejskich pomagało, napędzało, że tak powiem, budżet Putina i napędzało Rosję. To jest problem nie tylko Putina. Te 60-70, a niektórzy mówią 80% Rosjan domagających się kontynuacji tej wojny mówi wiele. W związku z powyższym te wnioski na przyszłość, obawiam się, żeby nie były takie, że już się wszystko skończyło i za 5 minut, żeby się nie okazało, że niektóre państwa powiedzą, nie ma sprawy, działamy tak jak działaliśmy. Federacja Rosyjska jest groźna dla Europy i jej zakusy na Europę wcale nie są nowe. One sięgają nawet wcześniejszego czasu niż rok 2008. W związku z powyższym trzeba wyciągnąć wnioski systemowe, daleko idące, przede wszystkim gospodarcze i polityczne, a w konsekwencji dalej militarne, w sensie gotowości do odstraszania, skutecznego odstraszania. Łatwo nie będzie. Rosja jest mocarstwem nuklearnym, tej broni nuklearnej nikt nie zabierze. W związku z powyższym gospodarką i polityką należy zapewnić sobie bezpieczeństwo na przyszłość, jeżeli chodzi o Europę. Czyli nie możemy za bardzo spać spokojnie, musimy się szykować, bo różne rzeczy mogą nastąpić. Naszym gościem był Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, profesor, doktor habilitowany, był rektor Akademii Obrony Narodowej. Wiele tych tytułów można wymieniać. Panie generale, bardzo dziękuję za pana czas, bardzo dziękuję za tą wiedzę, którą się pan podzielił i dziękuję słuchaczom za uwagę. A już teraz czas na fakty w RMF FM. Dziękuję.